Siemanko, ja jestem Hubert i witam was. Znowu macham łapami. Siemanko, ja jestem Hubert i witam was na Zdrowym Zoncie. Witam was na moim kanale. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Rozpoczynamy nowy dzień. Zaczniemy go wyjściem z psem na spacerek. Zalejemy sobie trochę wody do baniaka, żeby na cały dzień nam starczyło. Wylejemy wodę szarą i pokażę wam, jak to wszystko tutaj funkcjonuje na kempingu Cypel. Ten cień może oznaczać tylko jedno. Jest piękne słońce. Słońce świeci od samego rana i tak nas dzisiaj powitał ten dzień. Słonecznie, prawie że bezchmurnie, także no jest cudownie. A wracając do tematu, no my tutaj jesteśmy rozbici. Troszkę błotko nam się tutaj porobiło i no, można wpaść w poślizg, ale to nieważne. Bo kurczę, jest pięknie, zobaczcie sobie. O, idąc tędy dookoła przyczepy, no chodzimy do naszego zbiornika z wodą. Ja jeszcze tej wody trochę tutaj mam, bo dolałem wczoraj do pełna przed kąpielą wieczorną, bo my kąpiemy się w przyczepie, nie chodzimy sobie tam do sanitariatów. My tutaj mamy ciepłą wodę grzaną prądem albo gazem, grzejemy się teraz prądem, bo nie wiedzieliśmy, że będzie słońce, więc w sumie ten panel i tak nasz fotowoltaiczny by nie dał tyle prądu, żeby podgrzać wodę, ale moglibyśmy to robić z gazu. Natomiast jak już mamy prąd, to po co gaz marnować i tak to sobie rozwiązujemy, że grzejemy się prądem. Także wody jeszcze trochę mam, ale doleję do pełna, żeby nie brakło. I tak, żeby sobie tutaj zalać, to wyciągamy pompkę wody. Pyk, on tak wygląda, odkładamy sobie ją na boczek. Zabieramy baniaczek ze sobą. I cyk. No i tak się składa, że rozłożyliśmy się naprzeciwko kranu, który jest tutaj. Ogólnie kupiłem sobie taki wózeczek mały w Leroy Merlin do tego, żeby ten baniaczek sobie wozić, natomiast jest tutaj na tyle blisko, że aż kurde, szkoda mi to tutaj rozwijać i powozić się tym wózkiem, bo jeszcze młody i silny, więc kręgosłupy będą pękać na stare lata. I teraz przejdziemy do zbiornika na szarą wodę. Wrzucamy tylko pompkę, pyk i woda zalana. Teraz zabieramy się za tego koleżkę. Tak, tutaj z odpływu wychodzą sobie te dwie rurki. Wyciągamy to. Odjeżdżam kawałek. I taką tą rurkę sobie odkładam tutaj. Tak sobie wykminiłem, sobie idealnie leży. Zakręcamy gościa, żeby nic się nie ulało po drodze. I jedziemy. Ale jak jedziemy, to razem, a nie ja sam. I teraz pokażę wam, gdzie to się wszystko wylewa. Jeszcze raz. Jak ktoś nie widział filmu zaprowadzenia po kempingu, to będzie miał to na świeżo. My tutaj, wyjeżdżając sobie za tymi toaletami, gdzie jest zrzut kasety chemicznej, tutaj po schodkach od razu po lewej stronie jest zrzut toalety chemicznej. Trzeba minąć ten budynek, tutaj sobie wjechać pod górkę i za placem zabaw, który nam się tutaj ukazuje, w lewo. A kto to tutaj urzęduje? Cześć, Kitek. Już go drugi raz tutaj widzę, ale ucieka, nie daje się pogłaskać. No i tutaj wszystko jest super ekstra pooznakowywane. Poza tym jednym, czyli tym zrzutem szarej wody, gdzie sobie teraz ktoś zaparkował rowery. Ten zrzut znajduje się tutaj. Na tym budyneczku, w tym miejscu znajduje się drucik, który nam się przyda do otwarcia tego zrzutu. Zahaczamy sobie tutaj, cyk. Otwieramy tutaj. Pyk. I wylewamy gościa.
I tak, w trakcie zlewania ja sobie tutaj na górze uchylam, żeby powietrze wpadało, wtedy się nie zapowietrza. I po powrocie oczywiście trzeba sobie tutaj ładnie zapiąć, bierzemy rurkę, wkładamy ją do środka, podjeżdżamy tak, żeby nam te rurki odpływowe tutaj ładnie się spasowały. Wkręcamy, żeby to wszystko było fajnie, szczelnie. Mamy to. Bledka tutaj za mną tęskni. O. Trzeba by zabrać pieska na spacer. Bledka, chodź tu do mnie. No, siemanko, idziemy. No, i z piesełem trzeba się przespacerować. Całe szczęście tutaj jest tak puściutko i nikomu to nie przeszkadza, że ona sobie zrobi siusiu tu czy tam. Kubkę oczywiście no, trzeba po sobie pozbierać. Nikt nam tutaj uwagi nie zwróci, nie trzeba za nią latać, biegać, nawet smyczy nie muszę zapinać, także jest naprawdę bardzo fajnie. Dziś mamy wtorek, godzina 9:30 i na razie mimo pięknej pogody na jeziorku spokój. A tutaj na najniższym pięterku jest taka ławeczka, na którą sobie przychodzimy posiedzieć i popatrzeć na tą wodę, relaksować się tak wzrokowo i w ogóle. Nie wiem jak was, ale ja jak patrzę na taką wodę czy rzekę, a w szczególności na morze, to działa to dla mnie tak kojąco, uspokajająco. A tam, żeby pies tego błota nie wnosił za bardzo do środka, stosujemy hopsa! Taki mamy. I w ten sposób piesek jest tylko mokry od rosy na trawce, a nie brudny od tej gliny, którą mamy na parceli, bo reszta tutaj jest taka troszkę, te drogi są takie żwirkowate, więc nie jest to taki pioch, który ona by wnosiła, a tutaj jak jej się do sierści to wszystko przyklei, to wnosi nam to do na kanapę, wskacze i tak dalej, więc no, no i po porannej robocie razem z piesełem czas na śniadanie. Zdróweczko. Jak jest? Udało mnie. No i po tym wszystkim dobrym śniadanku czas na spacerek, teraz razem idziemy się przejść nad wodę, no bo po to jest, żeby z niej korzystać. W domu nie mamy wody na podwórku, a tu prawie, że na podwórku jest. Przystań pełna, pobliska marina, całe stado żaglówek zaparkowane, a na wodzie ani jednej. No, na dzisiejszym filmie wielkich atrakcji nie będzie, taki zwykły, piękny, ale zwykły dzień w przyczepie, na kempingu i dookoła pokażę wam, co tutaj sobie robimy, kiedy nie jedziemy zwiedzać i żadnego aktywnego wypoczynku tutaj sobie nie zaplanowaliśmy. Co robimy, kiedy nic nie robimy? Co robimy, kiedy nic nie robimy, tak. Betty, chodź! Tu zobaczcie, jakie wyżłobiła woda, jakie kanały spływając sobie tutaj z góry. A my sobie tutaj idziemy, a tutaj te takie jasne szyszki na górze, to jest chmiel, dziki chmiel sobie rośnie w krzaczorach. Ciekawe, czy ktoś tam śpi. A tutaj taka oto przeprawa a la promowa, żeby sobie autkiem przejechać na wyspę na drugą stronę. Wyspę Energetyk. No, kiedy spacer dobiegł końca, postanowiłem zabrać was ze sobą i pokazać, jak wygląda opróżnienie kasety. Otwieramy półkę. Ja tu mam sobie takie przystosowane do tematu
rękawice, bo tu różne, dużo różnych dziwnych zarazków może się znajdować. I tak wygląda kaseta, jest to Tedford. Żeby ją wyciągnąć, to tutaj na dole jest taki żółty. Trzeba to pociągnąć do góry i wtedy kaseta wychodzi. No, skrzynkę zostawiamy na razie otwartą i idziemy do zrzutu. Zrzut na tym kempingu jest tutaj, w tym brązowym budynku przy napisie WC. I tutaj proszę, ładnie oznakowana miejscóweczka. Tutaj jest kranik do obtopnięcia, opukania. To trzeba sobie otworzyć. Nie będę wam pokazywał, jak to wygląda, bo to nie za przyjemne, ale z odległości sobie zerknijcie. Kasetę opróżniamy sobie tutaj, otwierając i odginając tą rurkę. I w trakcie wylewania wciskamy ten żółty przycisk, żeby powietrze wchodziło od tyłu, to wtedy nie chlapie, tylko tak się leje jednym ciągiem i zasysa sobie powietrze tutaj z tyłu. Teraz trzeba tutaj trochę nalać wody. Zostawiamy trochę wody, do której za chwilę dolejemy takiego płynu, który pozwala rozkładać te wszystkie dwójki i tak dalej i zapobiega utrzymywaniu się takiego nieprzyjemnego zapachu. Więc zaraz tutaj podlejemy jeszcze troszkę tego płynu i pakujemy kasetę z powrotem do przyczepy. U nas w tym pojemniku, na tej rurce takiej zrzutowej, jest ten żółty korek, w którym jest miarka, ile tego płynu zalewamy. No i w zależności od naszych potrzeb i rodzaju płynu, no to trzeba zaaplikować odpowiednio dużo. Ja już to zrobiłem, nie nagrało mi się, dlatego dogrywam jeszcze raz temat, jak to wygląda. Kasetę po wszystkim pakujemy z powrotem tutaj. Dopychamy mocno, tak żeby ona skoczyła na swoje miejsce i nie wyskoczyła. Zamykamy wrota i to by było na tyle. Jednak nie byłoby na tyle. W momencie, kiedy no, mamy pełną kasetę, to znaczy, że ze spłuczki również woda spłynęła na dół praktycznie w całości, więc trzeba tą wodę w spłuczce sobie uzupełnić i to też teraz zrobimy. Wlew do spłuczki mamy tutaj nad samą kasetą. Otwiera się tego gościa i tutaj jest wlew. Ja tutaj sobie wlewam takim dzbanuszkiem. I tutaj do tej spłuczki również dolewa się jakiś płyn, taki specjalny do spłuczek, który ma ładniejszy zapach i też zabija pewnie te zarazki i tak dalej. Jest innego koloru z tego co wiem, ale my sobie jeszcze takiego płynu nie kupiliśmy. Więc dolewam tutaj ten sam co dolewam na dół i teraz to uczynię. Teraz dolewam na oko, tak jak uważam za słuszne. Nie za dużo i nie za mało. Na koniec oczywiście zamykamy. No i po tym wszystkim serwis w przyczepie kempingowej mamy już załatwiony. No jest tej roboty trochę, ale no jest to w miarę taka przyjemna, nieprzyjemna część tego kempingowania. Jednak zawsze trochę obowiązków jest. No nie jest to pięciogwiazdkowy hotel, więc nikt za nas tutaj nic nie zrobi. Nie zapominajcie oczywiście o najważniejszym, czyli o umyciu rąk po wszystkim. A w międzyczasie piesek ogarnięty przez pancie, najedzony i przez pancie szykowana kawusia. Także ja zrobiłem swoje, a Zuzanka w tym czasie same przyjemności tutaj dla nas szykuje. A my w sumie po chillku, takim relaksiku w przyczepie i nauce dobierania warkocza dobieranego.
która totalnie się nie powiodła, więc nie pokażę wam, jak to poszło. Nie było źle. Nie było źle, zdaje mówi. Siedzimy sobie w autku, ponieważ byliśmy w paczkomacie odebrać paczuszkę. Zuzanna musiała sobie zakupić buty takie na taką pogodę deszczowo-błotnisto brzydką, ponieważ traperki, które miała, okazało się, że po ostatnim praniu, czyli po praniu tuż przed wyjazdem, się trochę rozpadły i nie nadawały się do chodzenia. A bez takich butów to ciężko się tutaj funkcjonuje i spaceruje, więc przy okazji zrobiliśmy zakup. Jak butki? Elegancko. Budki z podeszwą Goodyear. No i idziemy na jedzonko. Idziemy na jedzonko, bo po to jest urlop i w czasy, żeby nie gotować, bo gotujemy na co dzień, a w czas są po to, żeby oderwać się od rzeczywistości codzienności, więc idziemy na jedzonko lokalnie do Zakapiora. A tak wyglądają proziaki, czyli takie maślane bułeczki. No te bułeczki niczego sobie. Ciekawe, takie na bazie sody. Jakieś lokalne. Zuzia sobie pomidoróweczkę do tego zażyczyła. Numer 3. Smacznego. A tak wyglądają miejscowe paszki z żubraczego. Tak się nazywają takie placuszki, też na bazie sody, z dżemikiem i bitą śmietaną. A do tego jemy pierożki ruskie. Hejka, chciałem wam zrecenzować smak tych bułeczek. To jest praktycznie, rzecz biorąc, ta sama bułeczka, co jedliśmy na przystawkę z masełkiem czosnkowym. Tylko to jest taka na słodko po prostu. Ale bardzo ciekawe, nigdy nie jadłem takiej pulchnej, fajnej bułeczki. Natomiast smakuje to tak, Zuzia porównała trochę do gofra. Takie o, fajne ciastko. Takie trochę gofer, ale takie napompowane. Gofer. Gofr się mówi, ale ja mówię gofer tak dla, po prostu dla zajawki. Lubię przekręcać słowa. No my już jesteśmy po jedzonku, wracamy do autka i na kemping, do przyczepy trochę poleżeć i popracować, bo ja trochę zdalnie sobie pracuję, więc muszę ze dwa razy dziennie do komputera usiąść, żeby tam sobie poklikać i tak to wygląda. Taka ciekawostka, całe to jedzonko wyniosło nas jedyne 63 zł, także nawet przyzwoicie, jeśli chodzi o kasację. Nie zostaliśmy tutaj bankrutami po tym jedzeniu, także fajne bojkowsko-łękowskie przysmaki nie tylko zostały stestowane i możemy jechać podziałać. No i tak jak mówiłem, dla mnie przyszedł teraz czas, żeby trochę popracować. Po robocie pewnie poleżymy, pobyczymy się po tym jedzonku, trochę obejrzymy YouTubki i być może przejdziemy się pograć jeszcze w jakiegoś bilardzika przed snem i wieczornym Netflixem. Także jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Już dzisiaj nic wielkiego się nie wydarzy, także zostawcie subskrypcję na kanale, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. I tak mija nasz luźny dzień na kempingu. Także do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!